Cześć, witajcie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję rewelacyjnych słuchawek firmy Kingston. Jest to model HyperX Cloud. Słuchawki takie kupimy za jakieś 369 zł. Nie jest to cena niska, natomiast są to słuchawki z naprawdę wysokiej półki. Jest to debiut Kingstona na rynku słuchawek dla graczy. Powiem szczerze, że bardzo udany debiut, słuchawki mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. Za chwilę przypomnę Wam podstawowe ich cechy i parametry techniczne dla osób, które nie widziały rozpakowania, które było na moim prywatnym kanale. Przy okazji, jeśli komuś z Was te słuchawki przypominają słuchawki firmy QPad, bardzo znane słuchawki, dowiedziałem się, iż model, zawieszenie tych słuchawek jest po prostu produktem jeszcze innej firmy i tak QPad i Kingston wykupili po prostu licencję na ten pałąk na kształt tych słuchawek i zastosowali go w swoich konstrukcjach. Tak więc słuchawki wyglądają podobnie, natomiast grać mogą zupełnie inaczej. Na początek powiem Wam podstawowe informacje i pokażę Wam, co jest w komplecie, a jest tego naprawdę dużo. Tak więc jeśli chwycimy pudełko, widzimy już podstawowe cechy. Nauszniki mamy z memory foam, czyli pianki, która nam się nigdy nie ubije, zawsze zachowa swoją optymalną wielkość i kształt. I mam tutaj nakładki tak skórzane, jak i welurowe. Za chwilkę to Wam pokażę. Przetworniki 53 mm, potężnie grające, naprawdę bardzo fajnie przenoszące tak tony średnie, wysokie, jak i bardzo ładnie odtwarzające basy. Pure Hi-Fi, czyli słuchawki dla graczy, ale tak naprawdę też świetne słuchawki stereo. No i szwedzki projekt. Mamy też na górze informacje, iż są kompatybilne z komputerami PC, PlayStation 4, komputerami Mac oraz urządzeniami mobilnymi. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, to jest naprawdę imponujące, ponieważ jest to od 15 Hz aż do 25 000 Hz przy oporności 60 Ohm. Moc wyjściowa wynosi 150 mW, a SPL to 98 dB. Słuchawki te to typowo model zamknięty i ważą one jakieś 350 gram z mikrofonem, który jest odłączany. Nie jest to mało, moi drodzy, ale są tak wygodne, że naprawdę tych 350 gram przez kilka godzin nie da się odczuć. To jest ogromny plus. Producent podaje także, że ta zamknięta konstrukcja słuchawek daje nam tłumienie, oczywiście pasywne, hałasów z zewnątrz o nawet 20 dB. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy. Teraz zobaczcie, co jest w zestawie, a za chwilę przyjrzymy się samym słuchawkom bliżej. Tak więc, mamy duży kartonik. W środku jest jeszcze taki fajny karton wewnętrzny. Bardzo fajna torba podróżna. Ze ściągaczem tutaj możemy włożyć same słuchawki. I moi drodzy, dwumetrowe przedłużenie, oczywiście z pozłacanymi wtykami. Dodatkowy kabel, powiększający nam możliwości tych słuchawek o regulację głośności oraz włącznik, wyłącznik mikrofonu. Odłączany mikrofon, który jest swoją drogą całkiem niezły. Adapter do smartfona, czyli po prostu z dwóch wtyczek robimy sobie jedną. I mamy tutaj czteropinowego mini jacka, dzięki czemu mikrofonu możemy używać także przy telefonie. No i ostatnia rzecz. Materiałowe poduszki z memory foam w środku. Tak więc wyposażenie najwyższej klasy. Jak widzicie, na samych słuchawkach mamy skórzane nakładki nauszników. I teraz szybko przyjrzyjmy się tym słuchawkom. Wykonane są naprawdę solidnie. Są to materiały najwyższej jakości. Zobaczcie, sam pałąk górny. Logo HyperX jest wyszyte. Mamy też bardzo dobre, równe, świetnie wykonane obszycia. Tutaj mamy bardzo miękką i rozległą gąbkę. Naprawdę producent nam tego nie pożałował. Po boku mamy gumowany plastik wysokiej jakości. Jest naprawdę wytrzymały. Mamy oplecione kable idące do muszli słuchawek. Tutaj mamy czyste aluminium, moi drodzy. Bardzo wytrzymałe, tak więc prowadnice też mamy aluminiowe. Same słuchawki rozciągają się bardzo mocno i zobaczcie, robią to praktycznie bez żadnego oporu. Przy okazji pałąk jest elastyczny, zobaczcie, możemy go sobie bez problemu wyginać we wszystkie strony. Tak więc konstrukcja prawie że pancerna. Tutaj mamy też elementy ze szczotkowanego aluminium z logo HyperX-a i również dobrej jakości plastik. Natomiast wnętrza, jak widzicie, są bardzo duże, bez problemu zakrywają całe uszy. Mamy tu dodatkowe wypełnienie, tak więc konstrukcja typowo zamknięta. No i te gąbeczki, zobaczcie. Ta pianka jest super miękka. Poza tym jest jej dużo i nam się nie ubije, ponieważ jest to memory foam. Jeśli chodzi o kabel, zadokowany jest na stałe, jest to kabel w oplocie.
zakończony jest w ten sposób. I tu mamy wejście na mikrofon. Jeśli go sobie podłączymy, wygląda to wtedy tak. Mikrofon oczywiście na elastycznym przegubie. Możemy go sobie dostosować i dopasować do naszych ust, tak żeby dźwięk był wyraźny, ale żeby mikrofon nam nie przeszkadzał. Tak więc słuchawki świetnie, naprawdę rewelacyjnie wykonane. Widzicie w zestawie mnóstwo przydatnych, naprawdę przydatnych akcesoriów. Za te wszystkie rzeczy dla Kingstona, za słuchawki HyperX Cloud, ogromny plus. A teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do testów mikrofonu oraz do właściwych wrażeń z użytkowania tych słuchawek. No dobrze, moi drodzy, a teraz pora na test mikrofonu słuchawek HyperX Cloud. W tej chwili mój głos słyszycie jeszcze z kamery, ale w tej chwili już odpalam nagrywanie. No i nagrywamy w tej chwili już mikrofonem tych właśnie słuchawek. Testowałem mikrofon wcześniej i powiem Wam, że wrażenia są całkiem dobre. Nie jest to jakiś rewelacyjny mikrofon, natomiast dźwięk odbiera całkiem przyzwoicie i do komunikacji przez internet podczas grania w gry multiplayerowe, do rozmów poprzez Skype i tak dalej, nadaje się idealnie. Nie zastąpi oczywiście desktopowego, wolnostojącego, porządnego mikrofonu, natomiast do tych słuchawek myślę, że jest bardzo fajnym uzupełnieniem. No i teraz wrażenia z dźwięku. Powiem Wam, że te słuchawki naprawdę mega mnie zaskoczyły, ponieważ przede wszystkim są to świetne słuchawki dla graczy, swoją rolę spełniają w 100, nawet 110%. Pozycjonowanie w nich jest bardzo dobre, pomimo że są to tylko słuchawki stereo. Efekty w grach są mocne i donośne. Tak więc dźwięk wirtualnego pola bitwy jest doskonale w każdym detalu odwzorowany. Ale uwaga, słuchawki świetnie sprawdzają się także do słuchania muzyki. Na przykład w muzyce klasycznej dźwięk jest bardzo szczegółowy i naturalny. Nawet średnie i wysokie tony zachowują się bardzo dobrze i to przy dynamiczniejszych fragmentach utworów. Jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, to powiem Wam, że wokal jest bardzo czysty. Mamy także wyraźne wszystkie ścieżki. Natomiast jeśli chodzi o bas, to jest on wyraźny, zaznacza swoją obecność, jednak nie dominuje, nie przyćmiewa innych ścieżek, tonów średnich, tonów wysokich. Jest taki bardzo zbalansowany, bym powiedział. Dlatego za bas te słuchawki także można pochwalić. I moi drodzy, podsumowanie. Słuchawki HyperX Cloud. Konstrukcja przypominająca słuchawki Q-Pada, ale będąca zupełnie innym sprzętem. Słuchawki kosztują na razie sporo, bo 369 zł, natomiast wykonane są, jak widzieliście, perfekcyjnie. W zestawie mamy bardzo wiele przydatnych akcesoriów. Same słuchawki są dość ciężkie, ale za to bardzo wygodne, co rekompensuje wagę 350 gram i grają naprawdę świetnie. Zachowują się świetnie tak w grach komputerowych, jak i podczas słuchania większości gatunków muzyki. Tak więc, jeśli szukacie naprawdę porządnych, super wyglądających, solidnie wykonanych, wygodnych słuchawek i przede wszystkim świetnie grających, to na te słuchawki jak najbardziej warto wydać taką kwotę. Ze swojej strony bardzo gorąco polecam. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, przyjrzeć im bliżej, poglądać zdjęcia wysokiej rozdzielczości, poczytać na spokojnie parametry techniczne itd., zapraszam Was na forum wideotesty.pl do recenzji tekstowej. Link do recenzji oczywiście jest w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!